Wąchock! A już raczej nie do końca Wąchock, tak czy tak. Kolejny dzień w grze The Last of Us Remastered, czyli pierwsza część niezwykłej przygody Joela i Eveliny, i małej dziewczynki Eveliny, którzy przemierzają świat w poszukiwaniu odpowiedzi. A dokładnie rzecz biorąc, Joel po prostu chce ją zabrać do laboratorium i dowiedzieć się, czemu jest odporna, a być może pomoże ona uzyskać na przykład lek na wirusa. Nie wiadomo, jak się ta historia skończy, ale jestem wręcz pewien, że pomału zbliżamy się ku zakończeniu. I to jest chyba tutaj zero będzie... Pusto. Tak, myślałem, że kogoś już spotkamy. Chodźmy do środka. No właśnie, jest laboratorium. Nie wiadomo tylko, czy ktokolwiek jeszcze jest żywy w tym laboratorium. No właśnie. I to może być... Sekundka. Brzmi jak statek kosmiczny. Co ci brzmi jak statek kosmiczny? Patrzcie, co znaleźliśmy. Byłeś tu kiedykolwiek? Co, uniwersytet? Tak. Dlaczego nie? Bo urodziła się Sara. Byłeś żonaty? No. Co się stało? Okej. Zbyt wiele? Zbyt wiele. Dobra, no w tych namiotach powiem wam, że są jakieś pierdoły się walają. To głupio tak ich nie pozbierać. Tu widzę, że o tutaj ci jeszcze jakieś pierdoły walają. Tylko debil by tego nie pozabierał. No. Znajdujemy oczywiście kolejny śmiertelnik. Mam nadzieję. No i chyba pomału takie rzeczy do znajdywania się kończą. Tu widzimy coś, przez co może przeskoczyć tylko koń. Ale widzimy, że może. Dobra, chodźmy do naszego konia. Sobie troszkę pozbieraliśmy tu pierdół. Ciekawe, czy możemy wejść drzwiami frontalnymi, co nie? Ewelina, gdzie ty poleciałaś? Tu jesteś, Ewelina, co ty odwalasz za numery? Ewelina, kurwa, co ty odwalasz? Wracaj tu. Nie będę ciebie gonił po całej placówce, jasne? Wskakuj. Wskakuj. Mówisz do siebie, Joel? Już ustaliliśmy, żebyś tego nie robił, bo to jest dziwne. Poczekajcie, coś mi tutaj pisze. Dobra, nieważne. To jest jakieś, miałem kilka wiadomości. Dobra, tu jeszcze coś jest. Wygląda mi, jakby tutaj się coś ciekawego walało, więc szybko to sprawdźmy. Być może, oczywiście to jest ślepy trop i tutaj niczego nie ma, ale nauczyłem się, że nie tak szybko. Dobra, widzicie, w każdym namiocie praktycznie jest jakaś znajdźka, więc tutaj i warto przeczesywać te rzeczy. To zawsze się przyda, mimo że już jestem dosyć mocno, że tak powiem, uzbrojony. To jednak okazuje się, że to, że gram na trudnym poziomie trudności, powoduje, że jednak te wszystkie rzeczy się jak w jakimś tam stopniu zużywają. Ostatecznie to powiem wam, że w sumie to jak cieszę się, że zagrałem na tym trudnym poziomie trudności, bo wydaje mi się, że na normalnym byłoby po prostu za łatwo. Co nie? Na początku faktycznie był taki moment, że się męczyłem. Czułem, że się męczę. Czułem, że się naprawdę męczę. Sekundka, coś tylko poprawię. Okej. Okay. I jest ta gra trudna dla mnie, ale powiem wam, że po tych kilku godzinach grania, takiego początkowego grania, naprawdę trochę zacząłem bardziej ogarniać. Lepiej strzelam, spada, jakby mechanikę gry poznałem i ostatecznie ten trudny uważam, że jest dosyć takim zbalansowanym poziomem. Hej, a może tam? Mówiąc tam, to co masz na myśli, tą bramę? Tak, to chyba jakieś wejście. Tak wygląda. Dobra, sprawdźmy, czy tutaj jeszcze koło świetlików coś jest. Oj, to mi wygląda na jakieś zagadkę. Zagadkę a la Ewelina będzie się gdzieś wspinać. Tak to trochę wygląda. Dobra. Ewelinko, tak mi się wydaje, że będzie tu robota do wykonania. Dobra, myślę, że możemy sobie zejść. Kurde, koniu! Uspokój się!
Mogę ten śmietnik i przesuwać? Oj, mogę, mogę. Oj, tak, tak, byczku. Oj, tak, tak, byczku. Mogę przesuwać. I tu mam jakieś drzwi z kolei. Czyli tak, tylko po co są te śmietniki? Dobra, na razie nie wiem, ale sugeruję, że to może mi pomóc rozwiązać tutaj zagadkę. Dobra, podejdźmy do tej bramy, zobaczmy, czy da się ją otworzyć. Jest jakiś łańcuch. Zamknięto na amen. Musimy znaleźć inne wejście. Może przejdziemy górą. Może przejdziemy górą, a może po prostu rozpierdzielę to za pomocą tego gigantycznego śmietnika. Nie wiem czemu, ale intuicja mi mówi, że puszczenie tego śmietnika z górki spowoduje totalne zniszczenie bramy. Czy to się uda? Easy. Easy peasy. Nie do końca o to mi chodziło, ale okej. Dobra, równocześnie bardzo mnie ciekawi, gdzie prowadzą te drzwi. Zastanawiam się, czy to jest coś takiego, że są dwie alternatywne drogi, bo tu widzę jakieś drzwiczki i jestem bardzo ciekaw, czy może one faktycznie gdzieś prowadzą. Tu jest ślepy zaułek. Nie. Czyli rozumiem, że to był po prostu ślepy zaułek. Taki ślepy, że ślepy. Okej, dobra. Myślałem, że są po prostu dwie różne alternatywne drogi. Wybaczcie, że tak porąbany biegam tam i z powrotem, ale... Tak jak mi kiedyś dawno, dawno temu napisaliście, sprawdzaj każdy najmniejszy szczegół. I od tego momentu właśnie zacząłem tak robić. Widzę jakiś zaułek, muszę to sprawdzić. Takie są zasady. I tych zasad się utrzymam. Dobra, Eustachy, bo tak nazywa się mój koń, pewnie nie wiecie. Będziemy musieli się prawdopodobnie tutaj pożegnać. Gdyż, no cóż, konie, jak się okazuje, nie potrafią się wspinać, a szkoda, bo byłeś naprawdę tutaj wiernym druhem i towarzyszem. Dobra, tak naprawdę ja też nie potrafię się wspinać, panie koniu, więc możemy jeszcze chwilę się sprzyjaźnić. Ale zaraz ja tu dorwę jakieś przejście i nasza przyjaźń się skończy. Dobra, próbuję dorwać przejście, ale dochodzę do wniosku, że tu nie ma po prostu... Nie, co ja gadam, jestem upośledzony, przecież jest ten śmietnik rąbany. Ja cię kręcę, jestem... dobra, to jednak Eustachy, będziemy musieli się pożegnać. Byłeś najdzielniejszym koniem, jakiego znałem. Jak to się mówi, wszystko co koniowe, kiedyś się kończy, koniu. Możesz tu nas poczekać, oczywiście, być może kiedyś wrócimy, a jeśli byśmy nie wrócili, to poszukaj jedzenia, a potem wracaj do bazy. Dobra, wbijamy do tego instytutu. Dobra, jesteśmy w środku. Chodź, mała, podaj mi rękę. No chodź. Nie wiem czemu, ale bałem się, że ktoś pojawi się za moimi plecami. Jednak takiego czegoś nie stało się. Nikt nie spojrzał za moich pleców. Dobra, no ogólnie tak. Jest to jakiś uniwersytet, tutaj się uczono. Ale czy jest tutaj coś, co mnie zainteresuje? Uała. No właśnie, gdzie są te świetliki? O ile jeszcze żyją. Ach, niestety, Ewelinko, nie chcę cię martwić, ale wydaje mi się, że te całe informacje o świetlikach, którzy pracują w laboratorium... No nie chcę być się miły, ale obawiam się, że to był jedyny wielki fake i tak naprawdę... No dobra, oni nie istnieją. Dobra, mamy trzeciego... Nie zrobiliśmy czwartego poziomu jeszcze? Naprawdę? Naprawdę nie zrobiliśmy czwartego poziomu? Ach, trochę mi smutno się robi, że niestety nie zrobiliśmy tego czwartego poziomu i musimy się opierać na tym, co mamy. Szybkostrzelność. Dobra, jakieś takie drobne ulepszenia możemy zrobić, co prawda. Ale nie chcę marnować, nie mając tej lepszej księgi. Nie, no dobra, oszczędzamy. Oszczędzamy, oszczędzamy. Taki był motyw na początku. Póki nie znajdziemy lepszej księgi, a być może już ją przegapiliśmy my i teraz piszecie mi w komentarzu: Bloody, ty debilu! Ominąłeś tą księgę już dawno temu! No to jak ominąłem tą księgę dawno temu, no to chuj mi w dupę, nie będę jej miał i tyle. Więc trudno.
Musicie zrozumieć, że nie mam wzroku absolutnego i potrafię czasami ominąć jakąś pierdołę. Kurde, chodzę w kółko. Naprawdę się czuję, jakbym chodził w kółko. Dobra, przeszukajmy się szafki. Dobra, są jakieś piguły. O, mamy nożyczki. Nic tu po nas, Ewelinko. Idziemy dalej. Wejście, bladusza. Świetliki! Mam tu lekarstwo na zarazę. Jesteś chętni? Nie róbmy hałasu, póki się nie dowiemy, co jest grane. No i trochę taki dylemacik, taki mikrodylemacik jest, bo znowu dochodzimy do takiego momentu, tu w ogóle jakieś kable gdzieś prowadzą. Dochodzimy do takiego momentu, że jest tego rodzaju rozwidlenie. I w sumie nawet do końca nie wiadomo, w którym kierunku pójść, idąc z zasadą, że chcę spenetrować wszystko. Poczekaj, dokąd prowadzi ten kabel? Gdzieś tu. Okej, okay, szafkę, której bym nie przeszukał. A dużo ciekawych rzeczy. Swoją drogą, możemy coś ulepszyć? A możemy na przykład nóż stworzyć na pewno. To stwórzmy jeden nożyk. Możemy apteczkę na pewno stworzyć. No i klasa. Tyle wystarczy. Dobra, widzę szafeczkę do otwarcia. To się nie da otworzyć. Ale tą szafkę owszem. No, tych części tutaj jest trochę naspamowanych. Bym powiedział, że nawet całkiem sporo. No i proszę. Nóż zużyty. O, ho, ho! Co my tu mamy? Promień eksplozji zwiększa się dwukrotnie. To nie jest aż... O, i mamy skrzynkę z narzędziami. Mamy skrzynkę z narzędziami. Ogłaszam. I mamy naboje do naszego tego miotacza ognia. Skrzynka z narzędziami została zdobyta. Wracamy do stołu naprawczego. Gałgany, mamy to. Zrobiliśmy to. No i gratulacje, panie Joel. Udało się. Czwarty poziom skrzynki z narzędziami. Jeszcze jest piąty do odkrycia, więc pewnie prędzej czy później znajdziemy też i piąty. Ale póki co mamy czwarty, wykorzystajmy to jak najszybciej i sru na stół naprawczy. No i teraz możemy sobie ulepszać, no, po porządności. Koszt, to tak. Tutaj zastanawiam się nad tym miotaczem ognia. To jest fajne, tylko że... Dobra, na pewno zasięg sobie zwiększymy. Ten. Szybkość przeładowania, myślę, że bez przesady. Aż tak bardzo mi to nie jest potrzebny. Zasięg łuku. Z łuku się ciężko strzela. Teraz tak, możemy sobie na pewno tutaj pojemność, moc, to jest coś, co na pewno chcemy, moc. Luneta kolejnego poziomu, tak, chcemy, żeby luneta była lepsza. I tak, to powrzenie, tutaj możemy dużo rzeczy polepszyć, ale możemy też tutaj szybkostrzelność, pojemność magazynka, przebicie pancerza, pojemność magazynka. Przebicie pancerza tutaj mi się wydaje, że jest dosyć istotne. Pojemność, szybkostrzelność. Jaki to ma El Diablo? Szybkostrzelność. Pojemność magazynka. Chyba też ulepszymy. No i nagle się okazuje, że już nie ma co ulepszyć, bo nie mam już punktów praktycznie. Pojemność magazynka, odrzut. Pojemność to ma mało magazynków. Dobra, damy tu większą pojemność magazynka. Dobra, no i ulepszyliśmy ile się dało. Trochę mamy już lepsze bronie, możemy teraz z czystym sumieniem iść dalej. Nice. To tak więc ho, 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 ho! To znaczy ho, ho, nie, to znaczy hello, jest tu kto? Jakkolwiek żywa dusza jest w tym uniwersytecie? Chciałbym się na studia zapisać. Znalazłeś coś mała? O, kartka papieru. Nic przydatnego. Została po nich tylko aparatura medyczna. Nie rozumiem. Spakowali się w pośpiechu i uciekli. Może ktoś został. Nie oddalaj się. Może ktoś, kurwa, ma ochotę spotkać się z miotaczem motherfucka ognia.
No, ewidentnie. Ktoś tu zadziera z niewłaściwym człowiekiem. Kimkolwiek jesteś, ten gościu, który... Nie oddalaj się i pobiegła Ewelina. Zajebiście, kurde. Kurła! Ty mnie słuchasz chociaż na chwilę? Nie oddalaj się i se pobiegła. W pizdu, co nie? Z miejsca w miejsce, skąd dobiegał dziwny odgłos. Dziewczyno, wiesz co to znaczy nie oddalaj się? To znaczy, kurła, trzymaj się blisko mnie. Jak cię coś zaraz tu dopadnie, to ja będę musiał zrobić tak. Dobra, kurła, dziewczyno. Gdzie ty się tak pchasz? Ja powinienem otwierać drzwi. Kto cię tego nauczył? Nie ma ciał. To dobrze, prawda? Jeśli dowiemy się, gdzie sobie poszli. Dużo cegieł? Bardzo źle to wróży. Czemu nagle tyle cegieł wala się na podłodze? Dobra, w sumie nie ma znaczenia, czy mam butelkę, czy cegłę. Ale i wiem jedno. Tutaj będzie jakaś jatka. Nie chce mi się wierzyć, że to pomieszczenie ma narąbane tyle cegieł, tyle tak o. Tutaj będzie jakiś rozpiździec i to taki na pełnej parze. Ja to wiem. Ja to wiem i ja to czuję. Dobra, przeszukajmy to miejsce jak się da w sumie. Dużo jest szafek do przeszukania. O, chyba zatoczyliśmy kółeczko. Dobra, kimkolwiek jesteś, dobra, wiecie co, zmieńmy na razie na jakiś pistolet albo na shotguna, bo drogie żale, jakby jakieś gówno wyskoczyło, to go zastrzelimy z shotguna. Dobra, wiesz co, zanim ja tam pójdę, to jeszcze te pomieszczenie przeszukajmy. Nie wiem czemu, ale czuję taki niepokój. Dobra, wiecie co? Zmieńmy sobie... Kurwa, shotguna. Bez sensu. Czuję cholerny niepokój. Cholera. To pewnie mlaskacze, tak? Nie, oni się nie chowają. Mlaskacze? Halo, jest tu kto? Nie wygląda to za dobrze. Co tam masz? Jakiś dziwny dokument, sprawdźmy o co chodzi. Zdjęcia rentgenowskie narośli grzybiczej na mózgu pacjenta. Okej, czyli takiemu chyba typowemu zombiakowi. Czyli jednak robiono tutaj badania na jakichś tam zombiaczkach. Ej, a może to światło jest po to, bo nie wiem, ci mlaskacze boją się na przykład światła czy coś? Jest. Dobrze, że to nie mlaskacze. Klikacze czy mlaskacze? Świetliki to też nie są. No, może tak się wczuli w te badania, że sami zamienili się w małpy. Szukajmy dalej, to coś znajdziemy. Tak z ciekawości, bo tutaj jest ostrza w pewnej wytrzymałości, niszczą się, gdy uciekasz z uścisku klikacza. To wiem, ale było, że ostrza pozwalają zabić mlaskacza. Teraz już szczerze mówiąc się pogubiłem, co dodaje to ulepszenie.
Dobra, dyktafon z laboratorium. Można to puścić? Włącz? Cztery palety aparatury lab. A, dobra, trzeba tylko w ten sposób to odsłuchiwać, okej. Okay. To w sumie coś nowego. Cztery palety aparatury laboratoryjnej zapakowane, gotowe do transportu. Teraz musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co z wami zrobić. Mówią, że zarażoną partię trzeba uśpić. Wiesz, co ja o tym myślę? Pieprzyć to. To wy złożyłyście największą ofiarę. Jeśli ktoś tu zasługuje na wolność, to właśnie wy. Ej, spokojnie! Dobrze, że nie mieliśmy kontaktu z tymi małpami. Nie powiedział, dokąd poszli. Wiem. Szukajmy dalej. Czyli krótko mówiąc, przeprowadzano chyba eksperymenty na małpach. I taka małpa go ugryzła i być może był to właśnie pacjent zero w tym szpitalu i doszło tutaj do masakry. Ale nie ma ciał, to prawda. Ale jednak ta dziwna cisza i te hałasy zewsząd są bardzo niepokojne. Niepokojne? Niepokojne to jest takie określenie? Bardzo niepokojące. O, tego określenia mi brakowało. O, jest i pierwszy trup. Wyłączone? Kurde, sam jesteś wyłączony, napisy. Serio? No co ty? A ja nie żyję. Albo wkrótce zdechnę. I mam nieco czasu na przemyślenia. Bywały lata, kiedy czułem, że jest... pieprzony projekt to tylko marnowanie. Nie mogę tego dłużej ciągnąć. No dalej. Szukasz reszty? Cały zespół przeniósł się do szpitala Świętej Marii w Salt Lake City. Siedzą tam. I wciąż ratują świat. Krzyżyk na drogę. Wiesz, gdzie to jest? Znam te okolice. To daleko? Kawał drogi stąd, nawet na koniach. Co? Świetliki? Na ziemię! Świetliki! Kurde, bandyci, znowu! Co to kurwa za jedni? Nieważne. Wiemy, dokąd iść. Spieprzajmy stąd. Dobra, no i sytuacja jak zwykle się trochę skomplikowała. Nie wiem czemu, ale absolutnie mnie to nie dziwi. To tak, Salt Lake City, w ogóle taka ciekawostka. Kiedyś, jak sobie podróżowałem z moim bratem po Stanach, to byłem w Salt Lake City. Przejeżdżaliśmy przez tą miejscowość i nawet chyba tam nocowaliśmy jedną noc. Fajne miasteczko i zawsze jakby jest, byłem w Stanach i jakieś pojawiają się miasta, w których faktycznie... Boże! O rany! Jesteś martwy, doktor! Czy ta siekiera też jest taka zabójcza? Sprawdźmy to. Nie, ona ma chyba... ona widzicie? Tak mi się wyda, chociaż kurde, ta siekiera wygląda... A weźmy tą siekierę, może ona też ma takie umiejętności, że na raz zabija, tylko ma 5 tych. Że to nie jest wytrzymałość, tylko faktycznie zabójstwo, bo maczeta to na raz załatwia. A siekiera, myślicie, że nie? O kurde, rozwaliłeś to, no. Dobra. No i są bandyci. Nie dał rady tego uniknąć. Dobra. W sumie trochę easy. To wiemy. Proszę, żeby to robić umiejętnie. Dobra. O! Na siekierę na raz. No i klasa. Dobra, ten molotow był trochę...
Trochę zmarnowany potencjał, ja wam powiem. Dobra, zrobię sobie nowy, bo aż mi żal, że go tak wykorzystałem w taki sposób. Ale miałem taką ochotę. Dobra, zobaczmy jak wygląda sytuacja. Są kolejni, ajajaj. A kurde. Kurde, ja czasami mnie zaskakujesz, Ewelinko. Tutaj to gra cierpliwości, powiem wam. Po prostu to gra cierpliwości. Tu jest drugi. Muszę na nich uważać, bo biegają jak popieprzeni. No, jak popieprzony biega. A tu chyba da się przejść tędy. Dobra, trudno, zestrzelmy tego typa. O, jest tu. Kurde, dorwał mnie. Dobra, niestety oberwaliśmy troszeczkę. O, kolejna siekiera. Kurde, siekiera, to siekiery. To tu się walają na prawo i lewo. Dobra, nie będziemy się jeszcze leczyć w sumie, bo mamy teraz lepszą apteczkę. Mamy też to, możemy z tego celować, pamiętajmy. To mi o właśnie, ma taki zajebisty celownik. Dobra, czy ktoś jeszcze tu jest? Wydaje się, że nie. Dobra, to musimy się stąd po prostu zawinąć. O cholera. Aja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 j, z wycofanko. Miejmy sobie na shotgun. Tutaj! No już idę, spokojnie. Pieprzaj! Myślałam, że już kurwa. Dobra, cicho, jest git. Dobra, mamy shotgun, zawijamy się. Co, rura? Po co komu rura? Kiedy ma się shotgun? O, dzień dobry. Nice. Dobra, ale teraz to już apteczkę będzie trzeba użyć. No teraz to już muszę zużyć apteczki, co nie? Trochę się z tym wstrzymywałem, ale niestety jak już jestem tak ranny, to apteczkę trzeba zużyć. Dobra, zobaczmy jak wygląda sytuacja. Chyba czysto. O, cholera! Ajajajajajaj! Nie ma takiej opcji, gałganku! Nie zabije mnie byle jaki wąsacz! O rany! Muszę cię pociągnąć. Okej. Dobra, gotowy? Raz, dwa, trzy! Ból! Okej. Ja pierdzielę, ty z tego wyjdziesz? Ja myślałem, że to twój koniec jest już. Dostań się do konia. Ja naprawdę myślałem, że to już jest jego koniec. Nikogo nie widzę. Chodźmy. Ja pierdolę, naprawdę przez chwilę myślałem, że to koniec. Że jedynie. Jak ja tam? W tą grę nigdy nie grałem i naprawdę. Przez chwilę myślałem, że to może jest ten moment, że on umrze. Dasz radę przejść? Tak. Ja pierdolę, okay. Tyle przeżyć i na końcu zginie przez jebany pręt w podłodze. Szybko! Szybko! Widzę cię. Kurwa. No bez. Dobra. Ty zostajesz tu, a ja go zajdę z boku. Eli! Zabiłeś moich przyjaciół, dupku.
Byłaś. Załatwimy to w przyjemniejszy sposób. Ty mała... Dobra, udało się. O kurde. Chyba się udało. Pewne, że się udało? Musimy cię stąd zabrać. Przestań spieprzyć, Joel! A teraz chodź! Ja pierdolę, przecież on umiera. Nie uda mu się, nie przeżyje tego. Szybciej! Kurde, szybciej, kurde, ja ledwo mogę chodzić. Ja pierdzielę. Nikogo nie ma! Idziemy! Tyle przygód, a teraz giję w taki sposób. Dobrze ci idzie, dasz radę. O rany, chodź, pomogę ci. Nie. Możesz iść? Tak. No to idź do chuja. No to kurde, idź do chuja. Przecież jak ja się wykrwawiam. Chodź. Jest wyjście. Jeszcze tylko trochę. Ja pierdziel, no gdzie mi się uda? Ja zginę tutaj. Już lepiej było, musisz mi... Za tobą. Musisz mi... Co? Ranę zreperować. Dzieciak, nie broń! Kurwa, uważaj się! O kurwa! O kurwa! Ty mały gnoju! Joel! Chodź! Wstawaj! Chodź, złap mnie! Dobra! Idziemy. Przysięgam, że jak cię z tego wyciągnę, zaśpiewasz mi koncert. Zapomnij. Czekaj. Otworzę drzwi. Nie śpiesz się. Nie powinieneś jakoś zatamować tej rany? Chodź. Czy tylko iść jak ci je wykrwawiasz? Co jest? Kurwa! Chodź. Przyszłość się wykrwawi. Zatamować konia. Dobra. Przyszłość, ty się wykrwawisz. Musisz zatamować ranę, gałganie. Co ty w ogóle chcesz zrobić? Nasza dosiąść? Idź. Ja cię kręcę. Chyba uciekliśmy. Joel? 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 Wstawaj! Wstawaj! Powiedz mi, co robić! No dawaj! Musisz wstać! Joel! Nie wystarczy nam na długo. Zostań tu. No i chuj, nie dowiemy się, co się stało z Joelem. Gdzie poszedłeś? Dobra, generalnie... Powinienem odcinki robić 40-minutowe, ale to jest tak jakby koniec rozdziału. Nie mam pojęcia, co się stało z Joelem. Czy przeżył, bo gra tego nie wyjaśniła. Tak czy siak. Jeśli zginął, to... Ja pierdolę. Ej, no powiem wam, że jeśli tak, to... Totalnie się tego nie spodziewałem.
tyle kurwa przeszedł, żeby go zajebał jakiś pręt, który wbił mu się w nerę. Jakiś dres i rąbany go zarąbał, bo go zepchnął z poręczy, znaczy z tego, z balkonu. Ech, dobra. Zapraszam na kolejne odcinki z The Last of Us. Elo, elo.